No i witam serdecznie widzowie, słuchajcie, dziś jest piękny dzień GeForce Kings, a na GeForce Kings nowe skrzynki. Słuchajcie, oczywiście na sam początek przypominam, z moim kodem Mergani 5% przy doładowaniu, no co, wiecie jakie jest moje zdanie, tak? Ja nie chcę was nakłaniać do otwierania tych skrzynek, na pewno nie traktujcie tego jako sposób na fajne skiny, natomiast wiem jedno, jest to lepszy sposób niż normalne openingi, bo w tych normalnych to kurwa tego Gabena by złapał człowiek, by mu kurwa... A! Ale no nic, słuchajcie, tylko dla osób pełnoletnich przede wszystkim, nie bierzcie mnie jako przykładu, że bo dzisiaj będzie, oj, cię ostrzegam, dzisiaj jest hardkorowo, bo są nowe skrzynki, o jest, skrzynka UFO 20 zł, skrzynka Jurassic 60 zł, Maze 320, Rapa Nui 600, ale tu się zaczynamy teraz zabawę, Eagle, nowość, 3000 zł. I Olympus 4000 zł. Zanim przejdziemy do skrzynek, spokojnie, zanim przejdziemy do skrzynek, przede wszystkim najważniejszy temat, giveaway'e. Oczywiście zrobimy to na szybciora, ale zanim to zrobimy, przypominam jeszcze o tym, że na moim Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam, jest tam prawie 35 tysięcy osób na ten moment, trwają co chwilę giveaway'e i teraz jest taki okres, że dla osób, które tylko zajdą do opisu filmu, klikną w link i automatycznie ustawi im się mój kod, albo wejdą, po prostu wpiszą tutaj na doładuj mój kod, nie muszą nic robić, nie muszą wpłacać ani złamanego grosza, nic nie muszą robić, nie muszą otwierać skrzynek, nie muszą grać, ale zrobią screena, że używają mego kodu i co ważne, na czas trwania tego giveawaya nie zmienią tego kodu, mają szansę zgarnąć jedną kosę, taką za 400, drugą kosę, taką za 400 i emeczkę za 100, także 3 osoby w tym miesiącu wygrywają z tego darmowego giveawaya, a dla osób, które chcą powalczyć o coś więcej, zobaczcie na te piękne kosy, taka kosa za 4 koła, następna za 2800 i chyba jedna jest za 1000, nie pamiętam teraz w pamięci, ale są 3 grube kosy, nie wiem czy nawet dwie są prawie za 2, natomiast wystarczy z moim kodem doładować 10 zł i otworzyć jakąkolwiek skrzynkę za dyszkę. Może być droższa, może być za 12 zł, ale te 10 zł to jest minimum, czyli wchodzicie na przykład skrzynka P250, otwieracie, cyk. No słuchajcie, otworzyłem skrzynkę, czyli nie dość, że jeszcze bierzecie udział w giveaway, to właśnie możecie zrobić taki profit jak ja, czyli 21 zł. Robicie screena, że otworzyliście taką skrzynkę i wrzucacie to na Discord i również was dodajemy do koła. Także giveaway jest sporo, ale wróćmy do tych giveaway, które mamy na ten moment. Hej, ja tu chyba nic nie rozdawałem. Powiem wam tak, nawet jak nic nie rozdawałem, to cyk, wklejamy, continue. Dobra, ja tam jeszcze zanim wyślę, to sprawdzę, czy tam czasami nic nie było, ale zobaczmy. Nieważne co, na pewno jakiś fajny skinek wygrywa. Luki 6051. No jest, no i ma trading. Dobra, następny film, AK-47 White Lotus. Pach, czytują się komentarze. Oj, 1500, więcej niż 1000, oj, no tutaj, tu była chrapka. Prawie 1700 komentarzy, pika winner, wirus i ma trading w opisie, witam. Dobra, odcinek z Trelą, refresh strony, wrzucamy link, czytują się komentarze, pach. 903 komentarze, chyba nic nie rozdawałem w tym odcinku. Ale co, jak co odcinek, była zasada, że rozdajemy, to rozdajemy, więc jakiś skinek za 200 zł, no i ma trading, witam. Kolejny Atomic Alloy, dobra, szybka akcja. 729 komentarzy. Oj, ma trading. Witam, kolego. No i widzowie, wielka chwila nadeszła, czyli od 100 zł do kosy. Zrobiliśmy z tych 100 zł na ostatnim odcinku kosę, więc uwaga. Proszę bardzo, 1400 komentarzy. Czy ma trading w opisie? No i jest i trading, no co? Brawa! Aplauz, aplauz. W końcu wjeżdżamy, słuchajcie, nowe skrzynki. Budżet dzisiaj jest srogi, 50 tysięcy złotych. Na tym odcinku również będzie można wygrać, więc oczywiście obowiązkowo łapka, subskrypcja i komentarz. A my co? Jest nowy event, ale teraz nie o evencie. O Jezu, skrzynka Olympus, co za wspomnienia. O Jezu, Vajsiki 73 koła. Crimson Web w stat tracku za 78 koła? Lorka, Hole. Autotronika, Team DLC, naklejka się... Ej, dobra, ta skrzynka to jest rozpierdol. Ale zanim zaczniemy z tą skrzynką, no to spokojnie. Spokojnie, wedle tradycji, zaczynamy z nowościami. Pierwsza skrzynka UFO, najlepszy chyba dropik to jest M41S za 1000 zł. Fajnie, z 20 zł zrobić 1000, więc otwieramy. Tak sobie otworzymy po 3 każdej dzisiaj. To już byłby fajny, ale no co, niestety AUG za 12 gryla. Kolejna skrzynka, lecimy. Kolejny AUG. Jeszcze jedna. Oj, 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 no 3 razy AUG, no ja się tą skrzynką nie polubię. Więc wracam, nawet nie chcę wykorzystywać szczęścia na taką skrzynkę za 20 zł. Wolę tutaj na takim Olympusie albo na Iglu wyjebać coś mocnego. Jurassic 60 zł. Oj, tu już jest fajnie, ty. Za 60 zł można wygrać MK Welcome to the Jungle za 3 koła. Można wygrać Desert Hydra AWP za 5000. Wiadomo, że procent na to jest 0.0 jeszcze, więc to sobie można zapomnieć. Ale całkiem fajne skrzynki tutaj są. Całkiem fajny drop w środku, zobaczmy. 3 będziemy otwierać, może tej nawet 5 byśmy. Pierwszy drop, Desert Eagle, Naga. Czy to jest chociaż profit? To są ciężkie plecy, 4 zł, następna. Zobaczmy. Oj, oj, oj.
12 groszy, no nie miło. CZ-ka eko, ładna, ale dalej plecy. Miało być po 5, jednak jest po 3, bo tak jak powiedziałem, nie chcę wykorzystywać limitu szczęścia, bo chcę zobaczyć porządne dropy na tych skrzynkach jeszcze droższych. No i mamy kolejną skrzynkę, Maze. 320 zł, co w środku? Naklejka Titan, co prawda nie holo, ale Katowice 2.14 za 12 koła. No tu są grube skiny. Golden Arabeska, 12 koła. Skeleton Knife, ja tego za bardzo nie lubię, bo to ciężko sprzedać. Podejrzewam, że nie tak ciężko jak naklejka, no ale jednak mieć kurwa naklejkę z 2014 chyba lepiej. 320 zł, a skiny kurwa za naprawdę grube siano, zobaczmy. Pierwsze otworzenie AWP Pit Viper, 80 gryla. Kolejne otworzenie. Fuel Injector, profit, 120 zł profitu, ok. I trzecie otworzenie. I znowu AWP Pit Viper, ale tutaj z racji tego, że tutaj już się zaczęła robić fajnie, jeszcze jedno ekstra otworzenie, 4 razy ją otworzymy. Sticker Mouse? To powinno być droga, czy nie? No 608 zł, moi drodzy, dobra, starczy, tu już się zaczyna robić fajnie. Następna Rapa Nui, takie twarze. Taka trochę twarz jak Tazi ma, więc Tazi, ponieważ ja to kręcę, wczoraj był Prime, pokazał naprawdę umiejętności, więc myślę, że można mu zaufać. Naklejka Fnatic 7000, Glock Fade. Powiem wam tak, tutaj nie ma aż takich wyskoków z ceną, za to jest wiele fajnych skinów i już większy procent szans, bo 0.2, 0.1, 0.4 na AWP Fade. No zobaczmy, otwieram. Oj, prawie trafiliśmy Pandory fejkowe, natomiast mam M4S Hyper Beast, no taka se. Jeszcze raz, duże plecy, bo to skrzynka za 6. Uj, to jest dobra kosa. Duże plecy, ale walczymy, walczymy. Hyper Beast, no bo słuchajcie, no nie zostawię tego z trzema. Musi być chociaż jedna, co nam da profit. Tak jest! 0.2! 6500-600 zł. W tym momencie wychodzę. Wychodzę, bo czuję, że to szczęście powoli zaczyna się wykorzystywać, a ja bym jednak chciał je na inne skrzynki. No to jest fajny drop, to jest fajny drop. No i zaczynamy, teraz zaczynamy zabawę. Widzowie, zostało mi 46 koła, Eagle za 3 koła. No i tutaj są, o jest. Tutaj nieważne co trafisz, to jest grubo, nie? No chyba, że trafisz jakieś gówno, ale powiem wam tak, nawet na takie gówna jest tylko 15% szans. 2% to są plecy. No nie no, jednak jest gnój. To jest gnój skrzynka, no liczymy tutaj na coś mocnego, dalej. Okej, czy to są plecy? Nie powinny. 3 koła ta skrzynka kosztuje, tak? I od razu 600 zł profitu. Witam. Dalej. Keep going. Trochę tego jest chyba plecy. Nie, kolejny profit, ty. No to nie duży 200 zł, ale jest. Do 3 razy sztuka, dalej. Tych powinniśmy. Oj, takiego gangnira. To jest jeszcze za 30 koła, well worn. Dobra, są plecy, ale myślę, że tych powinniśmy otworzyć więcej trochę, więc otwieram. Oj, Silk Tiger to gówno. Fajnie ta upa wygląda, ale gówno. Kolejna skrzynka. Sport Omega, to są drogie rękawiczki, czy nie? 12 taka? 12, prawie 13 koła. I to jest drop i uważam, że z tej skrzynki powinniśmy wyjść w tym momencie, bo tu już lepiej nie będzie. A dalej mamy 30 koła i teraz wchodzimy do Olympusa i tu będziemy próbować. Ja już powiem wam tak, jak coś wychodzi nowego, to ja już przestaję liczyć. Ja już nawet nie wiem, ile wydałem, więc zobaczmy. Nie no, tu jest grubo. Tu już jest top of the top. Wajsiki, tak jak tam, jest hole, którego nie było w przyniesie skrzynce. Cokolwiek, cokolwiek. Proszę cię. To nie są plecy, to nie mogą być plecy. 4 koła za skrzynkę. 5400, 1400 profitu. Dalej. Ale powiem wam tak, nie wiem, czy BTK to wrzuci tutaj. To też nie są plecy, pięknie. Ja tą skrzynkę nie otwieram pierwszy raz, bo ja ją wczoraj zobaczyłem na streamie i już, że tak powiem, troszeczkę. Znaczy wczoraj, no dzisiaj jest niedziela, więc nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie. Natomiast 900 zł profitu, jest okej. Okay. Tyle w nią wjebałem, że nic dziwnego życie się dzieje. Także nie bierzcie ze mnie przykładu, nie patrzcie, że jeżeli ja otwieram skrzynkę za 4 koła i na przykład co już drugą skrzynkę jest na profitie, to jest tylko wypadkowa tego, że ja wjebałem. Po prostu wjebałem ogromną ilość siana już na streamie. Dobra, testujemy skrzynkę Olympus. Dobra, gówno jebane w dupę. 4 koła, a wygraliśmy ile? 500 zł? Koniec tego pierdolenia, dawaj coś dobrego. Ło, no i mamy. Masz kurwa, bo po placek. 500 zł, 3,5 koła w pizdę. Dalej otwieramy. Dajże coś dobrego.
Tak jest, o milimetry, 12, 10, 300, wejdziemy, to było o milimetry. Ojojoj, no to co, no kontynuujmy tą karuzelę, niech się karuzela kręci dalej. To powinny być plecy, czyż nie? Nie, profici 600 zł. Więc ja powiem tak, zostało mu 11 koła do końca, lecimy do końca. Nie wiem nawet, czy to, wy możecie napisać w komentarzu, czy to jest na plus, czy na minus, bo już nawet nie wiem, co już dropiłem, bo jestem w lekkim szale. Zobaczmy. Oj, taki White Lotus by się przydał, no ale niestety. Nightwish. Jeszcze jedna. Brakuje nam 1000, więc ja... Oj nie, ja tak tego nie zostawię. Słuchajcie, nie chcę sprzedawać zakół, zobaczę, mam te skrzynie bonusowe. Diamentową mam, ja mogę co 6 godzin otwierać. Może tutaj drobniemy coś za 1000. Do tego Fuel Injectora będzie stać na jeszcze jedną skrzynkę. No i tak jak powiedziałem, tak droptaliśmy. Fuel Injector, ja go sprzedaję i stać nas na jeszcze jednego Olympusa. Co by dzisiaj nie szaleć za bardzo, bo to jest kurwa, nie ma żartów z tą skrzynką. Ostatni widzowie. Proszę. Tak jest, to była dobra decyzja, tylko Factorinu. Ajajaj, to nie jest Factorinu chyba. Filt, a jest napisane, dobra, jestem kurwa już głupi, ja tylko widziałem 29, dobra, kończymy to. Olympus, to jest dobra skrzynka, już nawet nie musicie pisać, czy jestem na plusie, czy na minusie, bo ja już wiem, że to było dobre. Słuchajcie, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo jestem pierdolnięty. Słuchajcie, to tyle, 167 zostało, natomiast, skin dla was, więc co, 250, zaszalejmy dla was coś. O, M4 A1S, Mecha Industries, ładna M-ka w stanie minimalware, jeżeli chcesz ją zgarnąć. Słuchajcie, komentarz i z komentarza będzie wybierana osoba. Pamiętajcie, żeby trading był w opisie waszego kanału na YouTube, a jeżeli nie chcecie, że tak powiem, chcecie zwiększyć swoje szanse na wygraną, to przypominam, hot mergani, wbijacie na Discord, wszystko macie tam napisane. Dziękuję bardzo, to był wspaniały test nowej skrzynki, ale jeszcze pójdziemy po Vice'y. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, żegnam!